No to ja tak krótko o moim, można powiedzieć, że przyszłym szwagrze, tak? No to no, była taka sytuacja, że Dawid, czyli narzeczony mojej siostry Oliwii, szukał pracy. No i przez bardzo długi okres jakby nic nie dało się znaleźć. No i pewnego dnia po prostu Oliwka z Dawidem postanowili, że no pomodlą się o to. I następnego dnia po prostu do niego napisali z Rumunii. I jutro wylatuje, więc no tak szybko w sumie to było. I wierzymy po prostu, że to była bardzo wymodlona no, prośba. I cieszymy się bardzo. Więc tyle.